Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i zapraszam na Q&A, czyli Wasze pytania, moje odpowiedzi w klimatach takich bardzo trudnych. Trudne pytania, pytania tabu, pytania, na które nigdy wcześniej nie odpowiadałam. No, może być ciekawe, może dowiecie się o mnie rzeczy, których jeszcze nie wiedzieliście, w sensie no na pewno dowiecie się o mnie rzeczy, których jeszcze nie wiedzieliście. Także mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Jeżeli macie ochotę jeszcze jakieś pytania mi w tym klimacie właśnie zadać, to możecie to robić w komentarzach na dole. Być może ukaże się druga część takiego filmu. Od razu mówię, że ostatnio nagrałam dwa filmy Q&A, pierwszy w lipcu, drugi we wrześniu lub w październiku z moim mężem. Jeżeli Wasze pytanie nie doczekało się odpowiedzi tutaj w tym filmie, no to najprawdopodobniej ja już po prostu na nie odpowiadałam. Więc odsyłam Was do dwóch poprzednich Q&A, bo tam między innymi poruszaliśmy takie tematy jak niepłodność, to czy jestem szczęśliwa, jakie są nasze plany na przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie Was zapraszam do obejrzenia dwóch poprzednich filmów. Zanim przejdziemy do Waszych pytań na trudne tematy, to bardzo serdecznie chciałabym Wam polecić sponsora dzisiejszego odcinka, czyli aplikację Letyshops. Ja z Letyshops współpracuję już od bardzo długiego czasu. Jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, jestem z ich serwisu bardzo zadowolona. Możecie używać Letyshops zarówno na komputerze za pomocą Waszej przeglądarki, jak i na telefonie za pomocą aplikacji mobilnej. Tutaj słuchajcie, nie ma żadnych kruczków, nie ma żadnych haczyków, nie ma żadnej klauzuli pisanej drobnym druczkiem. Wszystko jest za darmo, wystarczy, że ściągniecie sobie aplikację, zarejestrujecie również za darmo i możecie już jej zacząć używać. Jeżeli nie wiecie, czym jest Letyshops, to jest to zwrot części kosztów za zakupy online. I właśnie używając aplikacji możecie zobaczyć na stronie głównej, z jakimi sklepami Letyshops współpracuje i jaki jest obecnie cashback. Warto sobie co jakiś czas tą aplikację odpalać, żeby zobaczyć, czy akurat w Waszym ulubionym sklepie nie ma tak zwanego gorącego cashbacku, czyli cashbacku, który jest dużo wyższy, dużo większy niż zwykle. Wybieracie sklep, który Was interesuje, a jest ich tutaj już całkiem sporo. Przechodzicie do sklepu 3, 2, 1 i zostajecie przerzuceni na stronę sklepu, gdzie robicie zakupy tak jak zwykle. Znajdujecie produkt, który Was interesuje, dodajecie do koszyka, płacicie za niego i cashback naliczany jest automatycznie. Za jakiś czas na Waszym koncie Letyshops pojawi się zwrot gotówki. Polecam Wam również wtyczkę do przeglądarki. Jeżeli robicie zakupy na komputerze, to taką wtyczkę Letyshops warto sobie zainstalować. Wtedy już nie musicie pamiętać o tym, żeby wejść najpierw na stronę Letyshops. Po prostu ta wtyczka automatycznie Was powiadamia o tym, czy na stronie danego sklepu jest aktywny cashback, czy też nie. Ja ostatnio chciałam sobie kupić program do obróbki zdjęć i całkowicie zapomniałam o tym, że mogę sprawdzić w Letyshops. No a jak weszłam sobie na stronę programu, to od razu Letyshops mnie poinformowało, że mam tam aż 30% cashbacku, czyli naprawdę bardzo dużo. Także warto sobie też tą wtyczkę zainstalować. Jeśli chodzi o Letyshops, to wszystkie linki zostawiam Wam w opisie pod filmikiem. Możecie sobie wejść, zarejestrować się i robiąc na przykład zakupy na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, zaoszczędzić troszkę pieniędzy. Pierwsze pytanie z tych trudnych: czy jesteś szczęśliwa w małżeństwie? Czy zadowala Cię życie, jakie teraz prowadzisz? Jestem bardzo szczęśliwa w małżeństwie. Uważam, że mój mąż jest naprawdę wspaniałym człowiekiem i nie mogłam lepiej trafić. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których no, nie zawsze się zgadzamy, ale tak jest w każdym związku, nie tylko małżeńskim, więc to nie ma, słuchajcie, większego znaczenia. Naprawdę najważniejsze jest to, żebyście patrzyli w tym samym kierunku, żebyście chcieli tych samych rzeczy od życia, żebyście wzajemnie się wspierali. Jakie jest Twoje podejście do religii? Jak to wygląda u Ciebie w praktyce? Oczywiście w pytaniach tabu nie mogło zabraknąć pytania o religię. Mimo tego, że to pytanie jest dosyć ciężkie, ponieważ ono potrafi podzielić ludzi, to bardzo cieszę się, że one padło. Wydaje mi się, że wielu z Was
zastanawia się, jak to wygląda u mnie, dlatego że z jednej strony wiecie o mnie tyle, że zostałam wychowana w religii katolickiej, z drugiej strony mówiłam Wam o tym, że kończyłam teologię protestancką, mam licencjat na tym kierunku, więc gdzieś tam moja droga, jeśli chodzi o religię, wyglądała może inaczej niż Wasza droga i to jest całkowicie okej. No więc, kochani, z tą religią w moim życiu było tak, że ja oczywiście wychowałam się w rodzinie katolickiej, przyjęłam wszystkie sakramenty, łącznie z bierzmowaniem, ale w zasadzie zaraz po bierzmowaniu zaczęłam szukać innej drogi, zaczęłam odwiedzać inne kościoły i bardzo szybko znalazłam tak jakby miejsce dla siebie i był to kościół baptystów. Na tamten moment Kościół baptystów dawał mi wszystko, czego potrzebowałam, odpowiedź na każde pytanie. To, co mi nie pasowało w kościele katolickim, znalazłam tak jakby w kościele baptystów i zachęcam Was do tego. Wcale nie jest tak, że musicie się na wszystko zgadzać, musicie wszystko akceptować, możecie poszukać gdzie indziej. Zachęcam również do rozszerzania swoich horyzontów, dochodzenia do różnych innych miejsc kultu, żeby sprawdzić, jak wyglądają inne religie, inne wyznania, bo to naprawdę nas wzbogaca i nikt Was do niczego nie będzie nakłaniał, to Wam gwarantuję. Ogień piekielny Was nie spali zaraz po tym, jak przestąpicie próg kościoła ewangelickiego. Potem wiecie, że studiowałam teologię protestancką i to też mi otworzyło oczy na bardzo dużo spraw. Ja się śmieję, że gdyby więcej katolików w Polsce przeczytało Biblię od deski do deski, to byłoby mniej katolików w Polsce. No ale taka jest prawda. Na chwilę obecną wierzę w Boga, jako źródło wszystkiego, jako źródło miłości, wierzę, że wszyscy od Boga pochodzimy, że każdy z nas ma duszę, że dusza schodzi na ziemię, przeżywa to ziemskie życie po to, żeby nabrać doświadczenia. Wierzę w reinkarnację, to też sprawia, że no nie mogę raczej się z religią chrześcijańską już identyfikować. Nie wierzę w piekło, nie wierzę w niebo w takiej formie, jaka jest nam sprzedawana przez m.in. Kościół katolicki. Nigdy nie wierzyłam w czyściec, uważam, że jest to wymysł Kościoła. Obchodzę święta Bożego Narodzenia bardziej na zasadzie tradycji i na zasadzie sentymentu, jaki posiadam do tych świąt. Jeżeli kiedyś będziemy mieli dzieci, to mimo tego, że mój mąż jest ateistą, został wychowany w rodzinie ateistycznej, to nasze dzieci będą wiedzieć, że obchodzimy święta Bożego Narodzenia jako pamiątkę narodzin Jezusa. Nie będziemy tutaj sprzedawać żadnej komercyjnej otoczki, że jest to święto świętego Mikołaja, że Wielkanoc jest świętem króliczka. Będziemy mówić tak, jak jest. Natomiast nasze dzieci zdecydują po prostu same w późniejszym swoim życiu, jaką religię chcą wyznawać i czy chcą wyznawać jakąś religię. Czy słyszysz od Francuzów coś złego o Polsce i co wtedy myślisz? Kochani, nigdy. Nigdy nie słyszałam od nikogo tutaj we Francji czegoś złego na temat Polski czy też Polaków. Naprawdę nie zdarzyła mi się taka sytuacja, co nie oznacza, że takie sytuacje się w ogóle nie zdarzają. Ja raczej wręcz przeciwnie. Jak mówiłam, że jestem z Polski, to ktoś mi mówił na przykład: a ja studiowałem w Polsce, byłem na Erasmusie, albo nie wiem, pracowałem z Polakami, bardzo mile wspominam. Więc na tych Francuzów, na których ja trafiłam, którzy mieli jakieś skojarzenia z Polską, to były to dobre skojarzenia, nie złe. Także nie, nigdy nie słyszałam nic negatywnego na temat naszego kraju, na temat Polaków, naprawdę. Myślę, że mamy raczej dobre opinie tutaj. Czy zdarzyło Ci się tracić jakieś przyjaźnie? Tak, oczywiście, że przez całe moje życie, a mam już 35 lat, zdarzyło mi się przyjaźnie zyskiwać oraz tracić. Ja uważam, że wszystkie relacje w naszym życiu są po coś i że ludzie mają to do siebie, że po prostu przychodzą i odchodzą. Nie należy za bardzo rozpamiętywać, nie należy płakać za rozlanym mlekiem, jeżeli jakaś relacja się skończyła, czy to była przyjaźń, czy to był związek miłosny, no to tak po prostu musiało być. No gdzieś tam czegoś zabrakło, gdzieś tam coś się skończyło, coś się wypaliło i uważam, że należy
pójść jakby swoją drogą, nie rozpamiętywać. Powiem Wam, że najwięcej życie zweryfikowało, jeśli chodzi o przyjaźnie, po tym jak się przeprowadziłam do Francji. Ja sobie całkowicie zdawałam sprawę z tego, że większość moich znajomości się po prostu skończy, że nie przetrwa tej próby czasu, próby odległości. No i faktycznie tak było, zostały mi tylko takie naprawdę bardzo ważne dla mnie znajomości, przyjaźnie i mi to absolutnie wystarczy. Ja naprawdę jestem osobą i ostatnio nawet o tym Wam mówiłam w poprzednim vlogu, że ja, dla mnie liczy się jakość, a nie ilość, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje. Więc jeżeli ktoś odszedł z Waszego życia, to absolutnie nie gońcie za nim, im bardziej kogoś gonicie, tym bardziej go od siebie odpychacie. Nie tak działa prawo przyciągania. Jak radzisz sobie, patrząc na kobiety będące w ciąży, mając niepłodność? My dopiero mierzymy się z tym. Kochana, bardzo Ci współczuję sytuacji, w której się znalazłaś. Wiem, jak jest ciężko, zwłaszcza na samym początku walki z niepłodnością. Powiem Ci tak, nie wiem, czy to Cię pocieszy, ale z każdym kolejnym rokiem jest łatwiej. Ja wiem, jak to brzmi, nie każdy chciałby, żeby to trwało latami. Niestety ta walka jest żmudna i długa bardzo często. Powiem tak, teraz w tym momencie jestem w takim miejscu i w mojej głowie, i w moim życiu, że ciąże wśród znajomych, ciąże wśród rodziny nie robią na mnie takiego wrażenia jak kiedyś. Jestem osobą, która potrafi się cieszyć z tych ciąży, bo dla mnie to oznacza, że pojawia się nowy człowiek na świecie, pojawia się nowe dziecko, dzięki temu ja też będę mogła w jakiś sposób w jego życiu uczestniczyć. I nie ma już tego ukłucia w sercu, które było kiedyś, ale to jest ogromna, ale to ogromna praca, którą ja włożyłam w to, żeby teraz czuć się tak, jak się czuję. Kiedyś było tak, że faktycznie te ciąże wśród bliskich mnie bolały, szczególnie jak się słyszy, wiecie, że ktoś po prostu starał się 2 miesiące i pykło, a my tutaj się staramy po prostu kilka lat. To boli, to ma prawo boleć i uważam, że masz prawo do tych emocji. Nie powinnaś się ani obwiniać, ani się czuć źle z tego powodu, że tobie po prostu chce się ryczeć. My musimy dać ujście tym emocjom, nie możemy ich w sobie cały czas tłamsić, bo to się po prostu może źle skończyć. Więc w moim przypadku jest tak, że ja już po tylu latach przywykłam, no niestety, no bo nikomu tego nie życzę, żebyście musieli się aż tyle borykać z tym tematem, ale to też było mi potrzebne. Ja wychodzę, słuchajcie, z założenia, że życie jest po to, żeby doświadczać. Jeżeli ja miałam doświadczyć niepłodności, no to było po coś, tak? To było po to, żeby mnie nakierować na inną ścieżkę, żeby mnie czegoś nauczyć, żeby mi coś pokazać. Zrobiłam rzeczy, na które nie miałabym odwagi kiedyś i bardzo z tego powodu się cieszę. Wyciągnęłam po prostu wnioski i tyle. No, ale trzymam za Ciebie kciuki, mam nadzieję, że Twoje starania bardzo szybko odejdą w zapomnienie i będziesz mogła się cieszyć zdrową ciążą. Czy masz plany wrócić gdzieś na etat? Wiecie co, nie miałam takich planów, bo wydawało mi się, że praca w domu to jest to, czego pragnę, da mi pełną satysfakcję, natomiast muszę Wam powiedzieć, że coraz częściej mam takie myśli, że po prostu chciałabym wrócić chociażby na pół etatu gdzieś, chociażby na ćwiartkę etatu, żeby mieć kontakt z ludźmi. Praca w domu to jest jednak no, cały czas zamknięcie w czterech ścianach. Musicie się bardzo dobrze sami zorganizować, też sami zmotywować, bo nikt nad Wami nie stoi, więc żeby mieć, jakby zarobić te pieniądze, no to jest tak jakby więcej z tym zachodu, powiedziałabym. Nie wiem, czy wrócę na etat. Na razie nie jest to moim priorytetem, na razie nie szukam, ale być może kiedyś będę chciała po prostu wyjść do ludzi, mieć jakąś odskocznię od tej mojej takiej domowej pracy, pracy z domu, bo tego kontaktu z ludźmi mi troszeczkę brakuje, mimo tego, że mam cały czas kontakt z moimi koleżankami z poprzedniej pracy, mam cały czas, wiecie, kontakt też z moimi przyjaciółmi, z rodziną w Polsce, no to wyjście do biura, czy gdziekolwiek, gdzie pracujecie, to nie jest jednak to samo, wiecie. No,
chętnie bym po prostu poznała nowe osoby, nawiązała nowe znajomości. Czy naprawdę nie zależy Ci tak bardzo na utracie wagi, czy to tylko wymówka? Kochani, temat odchudzania, temat mojej, że tak powiem, przemiany był już wałkowany zarówno chyba w Q&A, tym pierwszym, jak i w filmiku pod tytułem Motywacja czy coś takiego. Ja Wam podlinkuję ten filmik też na dole. Czy naprawdę nie zależy Ci tak bardzo na utracie wagi? Tak bardzo mi nie zależy. Natomiast czy mi zależy? Zależy, oczywiście, bo utrata wagi w przypadku, w którym borykacie się z dużą nadwagą lub otyłością, jest ważna dla waszego organizmu, więc gdzieś tam oczywiście też mi zależy na tym, żeby te kilogramy spadały. Też to jest dla mnie wyznacznik, że jestem tak jakby na dobrej drodze w tej mojej przemianie. Natomiast to nie było moją motywacją i to też już wam jakby powiedziałam na samym początku. Moją motywacją jest to, aby być zdrowa, aby być w dobrej formie. Ja się odchudzam od kiedy byłam naprawdę bardzo, bardzo młodą dziewczyną. W zasadzie to jeszcze nawet dziewczynką. Miałam już pierwsze jakieś tam diety i różnego typu rzeczy. O tym Wam opowiem może troszeczkę później. Ale ja zawsze właśnie podchodziłam do tematu w ten sposób, że ja muszę schudnąć jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie. I dawałam sobie limit czasowy i dawałam sobie tą wagę, którą chciałabym osiągnąć. I ja wiem, że jeżeli ja bym chciała, to ja bym i 20 czy 30 kilo schudła w te ostatnie 10 miesięcy. Gdyby mi zależało na kilogramach. Mam już zaraz 35 lat, już to drugi raz chyba powtarzam w tym filmie, ale za chwilkę będę miała 35 lat. I naprawdę zależy mi na tym, żeby w wieku 50, 60, 70 lat być osobą zdrową, która mogłaby sama o siebie zadbać i być w dobrej formie. Na tym mi najbardziej zależy. I jakby zdam sobie sprawę z tego, że jeżeli teraz nie zasadzę tego ziarenka, to później nie będę zbierać plonów. Fajne pytanie. Czy masz przyjaciółkę, która wie więcej o tobie niż twój mąż? Bardzo mi się spodobało to pytanie, bo od razu sobie zaczęłam analizować różne relacje z mojego życia i słuchajcie, doszłam do wniosku, że tak naprawdę nie można porównywać relacji z mężem do relacji z przyjaciółką. I na to pytanie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ moja przyjaciółka wie o mnie tak naprawdę inne rzeczy niż wie o mnie mój mąż. I to nie znaczy, że ja mam jakieś sekrety przed moim mężem, i ja coś przed nim ukrywam i wie tylko moja przyjaciółka, tylko chodzi o to, że te dwie relacje, one dają mi coś innego. Mój mąż mnie bardzo dobrze zna, mieszkamy razem już tyle lat, znamy się od tylu lat, że naprawdę poznaliśmy się jak łyse konie, ale są pewne rzeczy, o których rozmawiam tylko z moją przyjaciółką, tak samo jak są pewne rzeczy, które wie na przykład o mnie tylko moja siostra, a nie wie ani przyjaciółka, ani mąż. I uważam, że na wszystkie tego typu relacje jest miejsce w naszym życiu. No są pewne rzeczy, które wie o mnie tylko moja przyjaciółka, są pewne rzeczy, które wie o mnie tylko mój mąż, ale nigdy tutaj nie postawiłabym, słuchajcie, jakiejś szali i nie zmierzyła, o, on wie więcej, ona wie więcej. Nie, po prostu ta relacja jest inna. Dlaczego pokazujesz tak mało Francji na filmach, krajobrazów, kultury? No więc kochani, ja wychodzę z założenia, że to nie jest kanał na temat życia we Francji, w sensie nie stricte na temat życia we Francji. Życie we Francji to jest tylko jakiś tam procent tego, co ja Wam chciałabym pokazać. Jeżeli ja bym mieszkała w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju, to mój kanał prawdopodobnie wyglądałby bardzo, bardzo podobnie do tego, jak wygląda teraz. Wychodzę też z założenia, że jeżeli chcecie sobie pooglądać francuskich krajobrazów, to możecie iść na jakiś kanał podróżniczy. Jest tyle teraz bardzo fajnych podróżniczych kanałów, ludzi, którzy niekoniecznie mieszkają we Francji, ale po prostu podróżują po świecie, którzy mają, nie wiem, drony, którzy mają świetne aparaty i dzięki nim możecie sobie tą Francję pooglądać. Jeśli chodzi o kulturę, to wydaje mi się, że tutaj akurat staram się Wam co jakiś czas przemycić jakieś smaczki, takie rzeczy, które wydaje mi się, że Was zaciekawią i tutaj nie możecie mi zarzucić, że tego nie robię, bo ostatnio całkiem sporo tych takich vlogów francuskich się pojawiło.
Natomiast jest troszkę prawdy w tym, że ja mam problem z takimi tematami, dlatego że żyjąc tutaj już 8,5 roku, no ja nie zdaję sobie do końca sprawy, co byłoby dla Was interesujące. Po prostu dla mnie pewne rzeczy już są takim chlebem powszednim i nie jestem w stanie na to spojrzeć kątem Polaka, który mieszka w Polsce i który tej Francji nie zna. I czasami faktycznie jest tak, że dopiero po jakimś czasie gdzieś tam sobie myślę, że a szkoda, że Wam tego nie pokazałam, bo to by mogło być interesujące. No ale jest wiele takich rzeczy, o których ja sobie nie zdaję sprawy, że mogłoby być to dla Was interesujące, a dopiero potem w komentarzach widzę, że faktycznie Wy doceniacie to, co gdzieś tam Wam o Francji opowiedziałam. Także postaram się troszeczkę poprawić, troszkę więcej o kulturze, o tradycji Francji Wam tutaj przemycać. Natomiast to nigdy nie będzie taki kanał stricte o życiu we Francji. To raczej nie grozi mi. Wracamy, słuchajcie, do tematu odchudzania. Jaka była Twoja najniższa waga, a jaka najwyższa? Więc jeżeli chodzi o najniższą wagę, to tutaj rozumiem, że raczej bierzemy pod uwagę już moje dorosłe życie, czyli od 18 lat w górę, bo jakbym miała liczyć wagę z podstawówki, to wiadomo. Więc ja jako bardzo młoda dziewczyna miałam obsesję na punkcie swojego wyglądu, obsesję na punkcie wagi i pamiętam, że w liceum w ostatniej klasie była moda na bardzo świetną dietę 1000 kalorii. Wszystkie moje koleżanki na takiej diecie były i ja też byłam na takiej diecie i bardzo dużo wtedy schudłam. I ja przy moim wzroście 1,66 m ważyłam wtedy jakieś 58 kilo. I to się dla niektórych z Was może wydawać odpowiednią wagą, natomiast weźcie pod uwagę, że ja mam taką, a nie inną budowę ciała. Zawsze miałam szerokie biodra, zawsze miałam duże piersi i ja po prostu przy takiej wadze już zaczęłam wyglądać naprawdę bardzo, bardzo szczupło, do tego stopnia, że niektórzy zaczęli się o mnie martwić. No i mieli prawo, ja też wtedy bardzo, bardzo mało jadłam. Natomiast najwyższa moja waga, jaką osiągnęłam jakieś 3 lata temu, którą mogę zawdzięczać między innymi in vitro i procedurach związanych właśnie z leczeniem niepłodności, to było 92 kilo. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo dużo. 92 kilo przy 1,66 m to jest bardzo duża waga, to już była, słuchajcie, otyłość pierwszego stopnia i faktycznie od razu mi się tutaj ten dzwoneczek alarmowy zaświecił. Natomiast ja jeszcze wtedy nie byłam gotowa na to, żeby te kilogramy zrzucić. Zrzuciłam troszeczkę, to mi się akurat udało, tej 90 już potem nie zobaczyłam, ale ta waga dalej była dość wysoka, więc musiały pewne jakby zajść w mojej głowie procesy, musiałam swoją pracę domową odrobić, żeby to schudnięcie na stałe było możliwe. Bo ja do tej pory cały czas chudłam tyłem, chudłam tyłam, za każdym razem miałam efekt jojo i za każdym razem ta waga była coraz, coraz większa. No, teraz jak pozbyłam się niektórych problemów z mojego życia, to też jest mi łatwiej po prostu powolutku, powolutku chudnąć i teraz już ta waga widzę, że nie wraca i mi jest też dużo, dużo łatwiej dalej brnąć w tym moim postanowieniu, a już zaraz będzie, słuchajcie, rok. Okej, słuchajcie, na sam koniec zostawiłam sobie pytanie, które się najczęściej pojawiało. Jest to pytanie o adopcję. Czy planujecie adopcję? Czy zamierzacie zaadoptować dziecko? Czy myślicie nad adopcją? I tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że ja już Wam wspominałam o tym, że na temat starań o dziecko nie będę tutaj się wypowiadać, ale stwierdziłam, że na to pytanie chętnie odpowiem, żeby dać Wam też do zrozumienia i wytłumaczyć, jak wygląda procedura adopcyjna we Francji. Odpowiedź na pytanie, czy myślimy nad adopcją, jest prosta. Tak, myślimy nad adopcją i to nie powinno Was zaskoczyć, dlatego że jeżeli jesteście ze mną dłużej na tym kanale, no to wiecie, że ja nawet kiedyś nagrałam film na temat adopcji. Wiecie, że chciałam zawsze mieć dwójkę dzieci, jedno biologiczne, jedno adoptowane. Z adopcją interesuję się naprawdę od wielu, wielu lat, procedurą adopcyjną również, więc to nie powinno być dla Was zaskoczeniem, że rozważamy adopcję. Natomiast na pytanie, czy zaadoptujemy dziecko,
czy planujemy zaadoptować dziecko, nie ma jednoznacznej odpowiedzi i nie jestem w stanie Wam jej udzielić. Między innymi dlatego, że adopcja we Francji, adopcja w Polsce to są dwie różne rzeczy. We Francji jest bardzo, bardzo mało dzieci do adopcji i bardzo dużo kandydatów na rodziców adopcyjnych. To wszystko sprawia, że jak już dostaliecie kwalifikacje do adopcji, macie około 10% szansę, że zostaniecie rodzicami. Myślę, że statystycznie in vitro daje parze około 25% szans. Adopcja we Francji tylko 10%. Więc gdybyśmy my kiedyś zaadoptowali dziecko we Francji, to chciałabym, żebyście mieli na uwadze to, że bardzo, ale to bardzo nam się poszczęściło i że w zasadzie jest to trochę jak wygrana na loterii. Niestety te statystyki sprawiają, że bardzo dużo osób nawet nie zaczyna procedury adopcyjnej, ponieważ szansa na to, że zostaną rodzicami właśnie tą drogą, jest naprawdę bardzo mała. Nie ma tutaj żadnej kolejki, żadnego porządku chronologicznego, że jak para czeka 5 lat, to im się bardziej należy od tej, która czeka 5 miesięcy. Nie. Zawsze jest tak, że to dla dziecka dobierani są rodzice. I możecie naprawdę być perfekcyjnymi kandydatami i mogą Was wybrać i zadzwonić do Was po 6 miesiącach czekania, a możecie się nigdy nie doczekać, bo po prostu nie będzie takiego dziecka, które będzie potrzebowało akurat takich rodziców. Więc chronologia nie ma tutaj nic do rzeczy. Ja wiem, że w Polsce ta procedura adopcyjna też jest skomplikowana, też długo czeka się na dziecko, ale prawda jest taka, że większość kandydatów, którzy dostali kwalifikacje, tego dziecka się doczekają. Natomiast we Francji niestety większość z nich nigdy nie zostanie rodzicami akurat w ten sposób. Takim niemiłym, przykrym może troszeczkę akcentem kończę ten film. Mam nadzieję, że to Q&A Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to dajcie mi koniecznie znać. Możecie zostawiać nowe pytania w komentarzach na dole. Polecam Wam jeszcze raz na koniec aplikację Letyshops. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa, pa!